Rzekotki to stosunkowo niewielkie płazy bezogonowe z rodziny rzekotkowatych. Zamieszkują one praktycznie całą środkową i południową Europę. Odnotowywane są również na północnych rejonach Afryki oraz w zachodnich granicach Azji. Niegdyś stosunkowo liczne, jednak od kilku lat obserwuje się stopniowy spadek ich liczebności. Samce dorastają do około 4-5 cm, natomiast samice maksymalnie do 6. Rzekotka jest jedynym polskim przedstawicielem płazów, który prowadzi nadrzewny tryb życia. W 2012 roku na terenie naszego kraju wyodrębniono jeszcze jeden gatunek, tak zwaną rzekotkę wschodnią o nazwie łacińskiej Hyla orientalis, która wcześniej była uznawana za podgatunek rzekotki drzewnej. Trzeba jednak zaznaczyć, że różnice zewnętrzne i środowiskowe między rzekotką drzewną a rzekotką wschodnią są niewielkie lub praktycznie niezauważalne, a stuprocentową przynależność danego osobnika można określić jedynie na podstawie badań. Podstawowym kolorem rzekotki drzewnej jest soczysta zieleń, która idealnie znajduje swoje zastosowanie w ich trybie życia wśród liści drzew i krzewów. Potrafią one jednak ten kolor zmieniać w zależności od warunków zewnętrznych, przykładowo w zależności od temperatury, nasłonecznienia, wilgotności, samopoczucia oraz kolorystyki powierzchni, na której przebywają. Można powiedzieć, że rzekotki drzewne to takie nasze polskie kameleony, dlatego poza okresem godowym stosunkowo ciężko jest je wypatrzeć. Osobiście spotykałem rzekotki w kolorach oprócz podstawowej zieleni w ciemnym brązie, w szarym, w kolorze podchodzącym pod zabrudzony żółty i też w jasnym błękicie z szarością. Barwa grzbietowej części ciała rzekotki drzewnej jest jednolita, choć zdarzają się osobniki z małymi, jasnymi lub ciemnymi plamkami. Bardzo charakterystyczna dla rzekotek drzewnych jest też ciemna linia przebiegająca wzdłuż ciała na obu jego bokach, która wyraźnie odgranicza grzbietową i brzuszną część ciała. Jedną z najważniejszych cech morfologicznych tego płaza jest obecność przylg na końcach palców wszystkich kończyn, które umożliwiają jej wspinanie nawet po gładkich szybach. To właśnie dzięki przylgom rzekotka jest naszym jedynym płazem przebywającym wśród drzew i krzewów. Samce od samic możemy odróżnić, jak już wcześniej wspomniałem, po ich wielkości. Samice są z reguły nieznacznie większe i tęższe od samców. Jednak najlepszą cechą, po której możemy rozpoznać płeć, jest obecność u samców podgardzielowej, pomarszczonej, żółtej lub złocisto-zielonej skóry, która pokrywa ich rezonator głosowy. W przypadku samic skóra nie jest pomarszczona i ma kolor taki sam jak reszta strony brzusznej, czyli kremowo-biały. Obserwacja tych płazów wcale nie musi być taka trudna. Najlepszym i najciekawszym okresem do tego będzie ich pora godowa, która w Polsce przypada, wedle teorii, od maja do czerwca. Z moich obserwacji wynika, że wszystko zależne jest od temperatury otoczenia i wody. Przykładowo, 2 lata temu słyszałem trykoczące samce już w pierwszej połowie kwietnia, najpóźniej udało mi się je usłyszeć na początku lipca. Zasada jest prosta, im cieplej, tym wcześniej samce rozpoczynają nawoływania. Im zimniej, tym gody odwlekane są na później. W trakcie okresu godowego rzekotki przebywają w pobliżu raczej stosunkowo niewielkich, niezbyt głębokich i szybko nagrzewających się zbiorników wodnych zarośniętych roślinnością wodną i otoczonych krzewami i drzewami. Będą to różnego rodzaju śródpolne stawy, zbiorniki na obrzeżach lasów, w parkach, ale również oczka wodne stworzone przez człowieka, rowy melioracyjne czy większe kałuże. Gody odbywają się nawet w zbiornikach wysychających w okresie letnim. Kolejna rzecz, którą można zauważyć, to że rzekotki nigdy nie godują w zbiornikach zarybionych. Musimy oczywiście brać pod uwagę fakt, że środowisko naturalne zmienia się na niekorzyść płazów. Wiele idealnych miejsc do rozrodu danego gatunku zostaje zniszczonych przez działalność człowieka, dlatego zdarza się, że płazy w okresie godowym wybierają zbiorniki, które teoretycznie kompletnie nie pasują do ich wymagań środowiskowych. Rozród odbywa się wtedy w zbiorniku tak zwanym pierwszym lepszym, aby za wszelką cenę przedłużyć gatunek. W trakcie okresu godowego w ciągu dnia rzekotki przesiadują wśród przybrzeżnej roślinności. Odkąd pamiętam, chcąc znaleźć rzekotkę w ciągu dnia w trakcie sezonu rozrodczego, chodzę przy brzegach zbiornika wodnego i rozgarniam ręką kępki nieco wyższej trawy. W takiej właśnie trawie płazy te często odpoczywają. Można zaobserwować je również na pędach roślin wynurzonych. Jestem w stanie stwierdzić, że uwielbiają też przebywać na gałązkach jeżyny i maliny, zarówno w okresie godowym, jak i poza nim.
Mogę się tutaj również odnieść do obserwacji herpetologicznych i introdukcji rzekotki drzewnej na terenach Belgii i Holandii. Jak widać na załączonym screenie, który pozwoliłem sobie częściowo przetłumaczyć, największa ilość rzekotek odnajdywana była właśnie na krzewach jeżyn. Uważam, że jest to coś na zasadzie symbiozy. Jeżyna ma kolce, więc jak każda roślina, która je posiada, sama broni się przed zjedzeniem. Rzekotki to wykorzystują, bo drapieżniki mają do nich utrudniony dostęp. Owoce jeżyny, a właściwie ich sok, przyciągają owady, co sprawia, że rzekotki mają łatwy dostęp do pokarmu. Płazy te prowadzą zmierzchowo-nocny tryb życia, więc chór godowy możemy usłyszeć wieczorami i w nocy. Samce gromadzą się w wodzie na płciznach i rozpoczynają nawoływanie w celu zwabienia samic. Są one najgłośniejszymi spośród wszystkich krajowych gatunków płazów. Samce i samice łączą się w ampleksus typu pachowego. Po pewnym czasie przebywania w ampleksusie samica składa skrzek w kilku niewielkich pakietach. Skrzek otoczony jest galaretowatą osłonką i ma kolor od jasnożółtego do jasnobrązowego. Niewprawne oko może go pomylić ze skrzekiem kumaków. Są dwie rzeczy, które zawsze pomagały w odróżnieniu skrzeku kumaka od rzekotki. Po pierwsze, skrzek kumaka ma zazwyczaj mniejszą ilość jaj w pakiecie. Po drugie, galaretowate osłonki wokół komórek jajowych są nieco większe u kumaków niż w przypadku skrzeku rzekotek. Kijanki wykluwają się po kilku dniach od złożenia skrzeku. Mierzą około 5 mm i są koloru żółtego lub kremowego. Kijanki wraz z rozwojem zmieniają nieco swój wygląd. Literatura podaje, że przybierają one kolor żółto-zielony lub oliwkowy z połyskiem, co oczywiście jest prawdą. Niemniej jednak doskonale pamiętam, kiedy za dzieciaka łapaliśmy z wujkiem pokarm dla ryb, czyli dafnię i oczlika. Niejednokrotnie w trakcie takiego łapania mieliśmy w siatce larwy płazów, w tym również rzekotki. Kijanki te były już dość duże i niemalże przeźroczyste, z jedynie złocistym połyskiem na brzuchu i fałdzie brzusznym płetwy ogonowej. Charakterystyczny dla kijanek rzekotki jest bardzo duży fałd płetwy ogonowej, szczególnie fałd grzbietowy, oraz szeroko rozstawione oczy i nozdrza po bokach głowy. Kijanki w trakcie rozwoju żywią się głównie martwą materią organiczną i glonami. Charakterystyczna ciemna pręga przebiegająca po bokach ciała zauważalna jest już na etapie pojawienia się tylnych odnóży, najpierw na odcinku nozdrza oczy, a później w trakcie resorpcji ogona na odcinku oczy biodra. W tym samym czasie widoczne są już przylgi na końcach palców. Kijanki dorastają maksymalnie do około 5 cm. Po pewnym czasie, który uzależniony jest od temperatury wody i dostępu pożywienia, kijanki przechodzą metamorfozę. Miniaturowe rzekotki wychodzą z wody najczęściej na przełomie lipca-sierpnia, zdarzało mi się jednak obserwować metamorfy już na przełomie czerwca i lipca. Są one najczęściej koloru złocisto-zielonego. Do całkowitego wchłonięcia ogona przebywają na wynurzonej roślinności wodnej. Później przenoszą się na roślinność wokół zbiornika wodnego, gdzie polują na wszystkie owady, które zmieszczą im się do pyska. Jesienią rzekotki, jak i inne płazy, szukają dogodnych miejsc do zimowania, w których czekają na cieplejsze wiosenne dni. Rzekotka drzewna jest w Polsce pod ścisłą ochroną, zabronione więc jest jej zabijanie, chwytanie i przetrzymywanie. Pomimo ochrony, liczebność rzekotek, jak i innych płazów, niestety zmniejsza się. Możemy choć trochę spowolnić lub nawet zatrzymać ten proces, chroniąc środowisko naturalne, w tym miejsca do ich rozrodu i żerowania oraz, jeżeli mamy taką możliwość, tworzyć na prywatnych terenach sztuczne zbiorniki wodne bez ryb, w których płazy będą mogły sukcesywnie się rozmnażać. Terrarystyka oferuje miłośnikom rzekotek możliwość podziwiania na co dzień gatunków pokrewnych, jak na przykład rzekotki zielone. Uważam jednak, że nic nie zastąpi czasu spędzonego na łonie natury i wsłuchiwaniu się w ten dźwięk w ciepłe majowe i czerwcowe wieczory.